W żłobie leży, któż pobierze kolędować Panu mu, Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Tak, proszę Państwa, wygląda klasyfikacja przed dzisiejszymi zawodami. Ostatnio będziemy tą listę po 10 konkursach. 16 wciąż nam pozostaje do zakończenia tego turnieju, więc na pewno jeszcze będzie bardzo, bardzo dużo. Sytuacja prowadzi Francja z Kanadą przed Kazachami i Estończykami, którzy ostatnio konkurs mieli przeciętny w swoim wykonaniu, stąd stracili prowadzenie na rzecz Francji i Kanady, którzy okazali się w ostatnim konkursie mocniejsi. Muminów, pamiętamy, lądowało krótko w serii finałowej, to spowodowało, że drużyna zanotowała dość słaby dorobek punktowy, jednak na dwie serie konkursowe. Na tle rywali oczywiście. Amerykanie pozostają jedyną drużyną, która jeszcze nie miała podium w żadnym konkursie. Polska przemała tę pasę bez podiów, stojąc wczoraj na drugim jego stopniu. Dzięki temu musimy być na 10 miejscu. Realnie pan 9 miejsce może być w naszym zasięgu, ewentualnie 8. Chociaż Szwajcarów też ciężko będzie pokonać, znając życie. Dzisiaj na skoczni w Białorusi potyczka. Najpierw skocznie przejdzie serię. Rozmiar skoczni 214 metrów to na razie tylko 174 metry. Oby lepiej było dzisiaj w zawodach. Belka numer 2. Zaczyna moc serii północna, drużyna Ukrainy i Włoch. Konkretnie Alex Insam. No, jaki to wynik? Mizerniutki. 158,5 metra. Noty 19, 19 i punktów. To była jedna ze zewsze odległości, jakie można tu chyba oddawać w tym momencie. Drużyna Amerykanów teraz. Casey Larson na progu czysto było. Turot będzie niemal trafiony w punkt. I od razu będzie chyba rekord skoczni w tej sytuacji. 181,5 metra. Tak, noty 19, 19,5. To już nie jest rewelacyjny wynik, dlatego nie zapisujemy jego. Ale to już jest próba, która daje nadzieję, że ten rekord będzie poprawiony. Poprawiany. Drużyna Japończyków, którzy po dobrym okresie znowu spadają w klasyfikacji regularnie teraz. Yuta Watase tutaj w serii próbnej 161 metrów. Noty po 18,5, miejsce drugie. Japonia pół punktu tylko przed Ukrainą i Włochami. No i teraz drużyna Finów. Oli Młotka. Oli Młotka. Odległość 151 metrów. Najkrótszy skok na razie. Noty 19, 19,5. 9 punktów za Ukrainą i Włochami. No i drużyna Polski. Zobaczymy, jakie otwarcie zaliczy Piotr Żyła w tej serii próbnej. Złe. Piotr spóźniłby się z progu i Polska na ostatnim miejscu zdecydowanie. Tylko 91. Ewidentna wpadka Piotrka. No, co poważne w konkursie, tego nie wiem, że w serii próbnej jest niepokojący sygnał od Piotrka, że ją do skocznia może nie leżeć. Drużyna Niemiec teraz. I plus paszkę, zupełnie inny pułap. To będzie najdłuższa odległość, ale z upadkiem. 190,5 metra. Noty dziewiątki, drugie miejsce. Ale 20 punktów straty do Amerykanów, więc dość sporo stracili Niemcy po tym upadku. Teraz Szwajcarzy i Dominik Piotrka, oczywiście też telemarkiem ten lot. Szwajcara, no będzie drugie miejsce chyba. I nowy rekord skoczni. 182,5, o metr poprawiony. Noty 18, lokata druga, 2,3 staty do Amerykanów. No a przed nami drużyna Czech teraz. W drużynie czeskiej Lukasz Chlawa. W tej pierwszej grupie. Czesi też mają dobre otwarcie. Trzecie miejsce chyba będzie w tym momencie. 176 metrów, noty 19, 18,5. Tak jest, trzecie miejsce, zostało to 5,3 do Szwajcarów. Zostało prawie 8 punktów. No i teraz drużyna Austrii.
Michael Hajbek. Hajbek, najdłuższy lot. Poza punktem K. Pierwsza taka odległość dzisiaj. 190,5 metra. 19,5 punktu do kata pierwsza, 9 punktów przed Amerykanami. No i teraz Słowenia. W drużynie Słowenii Peter Prewc. Też obiecując otwarcie Słoweńców. Peter Prewc 190 metrów, ale dużo wyższe noty niż Hajbeka. 20,19,5, stąd to Słowenia jest pierwsza przed Austrią o 2,4 punktu. Przed nami drużyna Rosji i Jewgenij Klimow. W tym momencie, no zobaczymy. Jewgenij Klimow, okolica punktu K, ale trochę zabraknie tej granicy. 174,5 metra. Noty 19,9,19,5 punktu. Lokata 6 za Rosjan, za Czechami, przed Niemcami. Z Czechami przegrali o 0,3 punktu. No i drużyna Norwegii, która po ostatnim kółku jest spadła z drugiego na trzecie miejsce. Teraz Daniel André Tande. Krótki skok. Krótki lot stosunkowo. 153 metry, noty 19,19,5, lokata dopiero 10. Norwegia jest klasyfikowana za Ukrainą i Włochami, a przed Finami. My na ostatnim miejscu zdecydowanie najsłabsi na razie. Tymczasem przed nami Kazachowie i Estończycy. Sergiej Tkaczenko. Sergiej Tkaczenko, jedna z dłuższych odległości w tej grupie. 188,5. Noty po 19,5 punktu, lokata druga. Minimalnie przed Austrią, natomiast za Słowenią ze stratą 2,3 punktu. No i Francja z Kanadą zamykają pierwszą grupę, konkretnie Roman Alamy-Szapuj przed taką misją stanie. Początek przeciętny, można powiedzieć. 156,5 metra, noty 19,19,5 punktu, lokata 11. A my z liderem Słowenia po pierwszej grupie, druga drużyna Kazachów i Estończyków, trzecia Austria, Polska, Szwajcarzy, Czesi, Rosjanie i Niemcy. W ósemce są ci, którzy przekroczyli w pierwszej grupie 150 punktów. Potem dziewiąta Japonia, Ukraina i Włochy, Francja z Kanadą, Norwegia, Finlandia i zdecydowanie najgorsza Polska. Zdecydowanie najgorsza, strata ponad 100 punktów do każdej drużyny. No i zaczynamy drugą grupę. Ukraina i Włochy zaczynają. 10 miejsce po pierwszej grupie, po próbie Aleksa Insama. Teraz Davide Presodola. Buduje dalej od Insama. Odległość 180 metrów. Noty 19, 18,5. Indywidualnie szósty wynik, jeśli chodzi o Presodoli. No i teraz drużyna Amerykanów. Czwarte miejsce po pierwszej grupie. David Gossandaris potrzebuje 160 metrów, by drużyna w ogóle objęła prowadzenie w tym momencie. Ta odległość będzie osiągnięta z łatwością. Ba, to jest lot pod rekord skoczni. 191,5, nowy rekord. Noty 19, 18,5 punktów. Przewaga rośnie Amerykanów, w tym będzie do 40 punktów nad Ukrainą i Włochami. No i drużyna Japonii. Jojiro musiałby osiągnąć rozmiar skoczni, żeby Japonia mogła objąć. Japonia była dziewiąta. Jojiro zawala skok. Fatalnie. Gorzej mi ją tylko podrzyła. 132,5 metra. Noty 17, lokata ostatnie, no ale wpadka ewidentna. Tymczasem drużyna Finów. Anti Alto. Drużyna Finów była po pierwszej grupie 13, po drugiej już niewiele zmieni. Anti Alto też ląduje krótko. Ledwie 125 metrów. Noty 18, 18,5. Do Japonii strata 14,5 punktów. No i drużyna Polski. 313 metrów potrzebne, by objąć prowadzenie. Czyli stękało. No jest lepiej, ale to jakichś szczególnych. Andrzej, 164 metry, noty 18,5 punktu. Bardzo się daleko nasza drużyna klasyfikowana. I wynik Andrzeja na razie 11 indywidualny. Tymczasem drużyna Niemiec. Ósme miejsce po pierwszej grupie. Markus Eisenbichler. Błąd w pierwszej fazie i krótki skok. Lala, 105,5 metra. Noty nie przegrywali, no bo dwa upadki. Pius Paszkę upadek, teraz Eisenbichler upadek, ale w przypadku Eisenbichlera upadek. Mają przewagę niespełna 20 punktów. No i teraz Szwajcarzy. Drużyna Szwajcarii, piąta po pierwszej grupie. Teraz Kylian Payer.
dobrze na pogo wyglądał. Ta pierwsza faza przygotowa jako ta. Już bez błysku. Seria konkursowa 176 metrów. Noty 19, 18,5 drużyna na drugim miejscu, ale traci 20 punktów i 90 do Amerykanów. Tymczasem drużyna Czech. Czesi na szóstym miejscu po pierwszej grupie. Jan Matura. No Jan Matura, niezły wynik. 186 metrów, noty 18, jest miejsce drugie. 4,7 punktu przed Szwajcarami. Z Amerykanami przegrywają o 16 punktów. No i Austriacy. Miejsce trzecie po pierwszej grupie. Manuel Fettner. Za krótko. 167 metrów, noty 18, 18,5, lokata trzecia. Przed Szwajcarią minimalnie o 30 punktów, natomiast za którzy to sobie atakują. Słowenia, prowadząca w pierwszej grupie drużyna. Prewcy. Czy utrzyma Słowenię wysoko? Zobaczymy. Cenę troszkę za krótko, ale będzie dobry wynik. Cena mimo wszystko. Lokata druga, 177,5 metra. No to jest średnio 18, miejsce drugie, zostało 7 punktów do Amerykanów. No i Rosjanie. Miejsce siódme po pierwszej grupie. Michał Nazarow. Zbyt płasko wyszedł z progu, w efekcie zabrakło potem odległości. 160,5 metra. Noty 19, miejsce siódme, jak widzimy, za Ukrainą i Włochami, a przed Japonią. Tu przewaga prawie 60-punktowa w tym momencie. No i drużyna Norwegii. Dopiero 12 miejsce po pierwszej grupie. Anders Jakobsen. Na progu Jakobsen wyglądał nieźle tutaj. No prawie punktka osiągnięty. Dokładnie 183,5 metra. Noty 19, 19,5. Norwegia minimalnie przegrywa z Ukrainą i Włochami, a jest przed Rosją. Norwegia w siódmym, w najgorszym wypadku oczywiście będzie dziewiąta, jak się okazuje. Została drużyna Kazachów i Estończyków. Arti Aigro. Drużyna była druga po pierwszej grupie Arti Aigro. Kurs radości trafia idealnie niemal na progu. 186,5 metra. Dzięki notom po 19,5 punktu drużyna prowadzi o prawie 6 punktów. O 5,9 Kazachowie z Estończykami są przed Amerykanami. No i pozostała Francja z Kanadą, która była po pierwszej grupie 11 drużyną. Matthew Soucoup. Delikatny progres drużyny. Matthew Soucoup. 174 metry. No typu 18,5. Lokata 10 po dwóch grupach. Prowadzi drużyna Kazachów i Estończyków. Druga drużyna Amerykanów. Trzecia Słowenia. Potem Czesi, Austria, Szwajcaria, Ukraina z Włochami i Norwegia na miejscu 8. 9 Rosja. Potem Francja z Kanadą. Japonia 11. Finowie, Niemcy i Polska. Także tak to wygląda. Przed nami za chwilę grupa trzecia. Wierzymy, że do nas będzie coraz lepiej to wszystko rysować w tej serii próbnej. Zaczyna drużyna Ukrainy i Włoch. Po dwóch grupach na siódmym miejscu. Po pierwsze było 10 miejsce, jak pamiętamy. Witalii Kalinczenko teraz. I dobry wynik ukraińskiego skoczka. Odległość 178 metrów. Noty 19 i prowadzenie. W tym momencie. Zobaczmy na jak długo, a potrzebują ratem 100 metrów mniej więcej, by być na pierwszym miejscu. Patryk Gąsienica. No, wpadki nie będzie. Będzie lot na poziomie najlepszych. Brawo. Patryk, 192,5 metra, nowy rekord skoczni. Noty po 19,5 punktu i drużyna będzie u masy 7 gdzieś tam w czołówce na pewno. 60 punktów prawie przewagi nad Ukrainą i Włochami. Tymczasem drużyna Japonii i Kenshiro Ito. W poprzedniej grupie potrzebowali rozkocznie, by objąć powodzenie. Teraz potrzebują już 180 metrów. Osiąga Kenshiro Ito 177,5 metra. Noty 19, 19,5 punktu. Miejsce trzecie. Zostało ponad 60 punktów do Ukrainy i Włoch. No i drużyna Finów. 12 miejsce po dwóch grupach. W trzeciej grupie Janne Happonen. W tym momencie Janne Happonen dynamicznie na progu i to będzie solidny lot do tego doświadczonego fińskiego skoczka. 187 metrów. 187, noty 19, 19,5 punktu. Jest okata czwarta, ale tylko niespełna 3 punkty straty do Japonii mają Finowie. No i drużyna Polski.
Krzysztof Miętus. Polska, tak po pierwszej, jak i po drugiej grupie na ostatnie miejsce, ale po drugiej grupie już trochę nastroje były lepsze. Po trzeciej znowu gorsze. Tylko 147 metrów. Noty 19, 18,5. Jedyny plus, że przekroczyliśmy 300 punktów. No ale wiemy, że dosyć jest spory. Teraz Niemcy, którzy mogą nad nami popiąć przewagę. Sven Hannawald. I Niemcy przewagę powiększą, bo Hannawald trafia lepiej na progu. O prawie 40 minut dalej niż Krzysztof. 106,5. Noty 20, 19 punktów, miejsce 5. 40 punktów straty do Finów. No i drużyna Szwajcarii. Po dwóch grupach na szóstym miejscu. Teraz Gregor Deschwanne, który nie ma nawet szans, by tutaj zaczarować skocznie. Natomiast to próba Deschwanne na jeszcze może uda za poprawną. Chociaż 162 metry. Noty po 19,5 punktu. Jest miejsce drugie, ale strata już widzimy 60, 57,5 punktu do Amerykanów. Tymczasem drużyna Czech. Po dwóch grupach czwarte miejsce. Wojciech Szturca, krótko. Czesi stracą miejsce czwarte, kiedy są po dwóch grupach. Tylko 117 metrów. Noty 19, 18. Widzimy sytuację Czesi przed Japonią, za Ukrainą i Włochami. Stratą 50 punktów. No i teraz drużyna Austrii. Lokata piąta po dwóch grupach. Clemens Leitner. W tej grupie trzeciej. Clemens Leitner, zobaczymy, gdzie go poniesie. Poniesie go nieźle, prawie kilka, ale z upadkiem. 181 metrów z upadkiem daje czwarte miejsce. Gdyby nie upadek, byłoby miejsce drugie, a tak przegrywał i ze Szwajcarami, i z Ukrainą, i Włochami. No i drużyna Słowenii. Trzecia lokata po dwóch grupach. Lavrokos blisko tego, by dać drużynie drugie miejsce, ale nie uda się. Lavrokos psuje się z progu i zaledwie osiąga 85,5 metra. Dość niskie noty. I drużyna spada w klasyfikacji za drużynę Finów przed Niemcami. Tak to w tym momencie wygląda. Przed nami drużyna Rosji, która była po dwóch grupach na dziewiątym miejscu. Michał Maksimoczkin. Poza punktem K, chyba, delikatnie. 186,5, tak jest. Noty 19, 19,5 punktu. Lokata druga. 5,7 przed Szwajcarią. Przegrywali tylko z Amerykanami, ale dużo różnicę punktową. Teraz Norwegowie i Bjørn Einar Rumoren. Norwegowie miejsce 8 po dwóch grupach. Rumoren trafia na progu, więc też obiecujący wynik dla niego przed konkursem. Blisko rekordu skoczni. O ile by nie pobił. 194. Nowy rekord. Noty po 18,5 punktu. Norwegia po tym rekordzie przesuwała się na drugie miejsce. Najlepszym dywanem pozostaje Mąśnica. Rumoren ma drugi wynik, ale przegrywa drużyna Norwegii 43 punktami z Amerykanami. Teraz Kazachowie i Estończycy, którzy po dwóch grupach objęli prowadzenie. Luka Mendes w grupie trzeciej. Lot przeciętny, który nie da prowadzenia, ale może miejsce trzecie. Drugie. 173 metry. Noty 19, 18,5. Jest prowadzenie nad Norwegią o 23,5 punktu. Ale strata też 19,5 punktu, przepraszam, do Amerykanów. No i teraz Francja z Kanadą, która zamyka grupę trzecią. Drużyna była po dwóch grupach na dziesiątym miejscu. Mackenzie Boyd-Klaus. Zdawa się drużyna delikatnie chyba poprawi. Tak, odległość 184,5 metra, noty 19. I drużyna po trzech grupach jest siódma w tej serii próbnej. Prowadzą Amerykanie przed Kazachami i Estończykami i przed Norwegią. Czwarta Rosja, piąta Szwajcaria, szósta Ukraina i Włochy, potem Francja z Kanadą i Austria na miejscu ósmym. Dziewiąta drużyna Czech, potem Japonia, Finlandia, Słowenia, Niemcy i Polska. Taka sytuacja po trzech grupach, przed nami ostatnia grupa, która zakończy zmagania w serii próbnej.